We wtorek wodociągi kieleckie zorganizowały coroczne już spotkanie emerytowanych pracowników wodociągów kieleckich. Świąteczne bankiety są już tradycją w zakładzie pracy i jednocześnie jednym z jej znaków rozpoznawczych. Nie inaczej było i w tym roku. Gospodarzem wielkanocnego uroczystego obiadu był prezes spółki wodociągów kieleckich Henryk Milcarz. Idea jest tak naprawdę jedna. Chodzi o szacunek dla ludzi, którzy często przepracowali 40, a nawet mamy takich emerytów, którzy 50 lat przepracowali w jednej firmie. Mają ogromny wkład w udział, w rozwój, no i sukcesy firmy. I trzeba okazać im szacunek. Uznaliśmy, że święta Wielkiej Nocy to są takie dobre święta, żeby się z nimi spotkać, poinformować ich o sytuacji w firmie, podziękować im za tą pracę, zjeść wspólnie lunch i porozmawiać, powspominać. Dla tych ludzi jest to duża satysfakcja, bo się pamięta o nich, ale także sam fakt, że się spotykają z byłymi współpracownikami, kolegami, koleżankami z pracy, no to tworzy określoną atmosferę. Wszyscy goście, składając życzenia, mówili nie tylko o symbolice Wielkanocy, ale również o wyjątkowej rodzinnej atmosferze panującej podczas świątecznych spotkań. Te spotkania raz, że pozwalają na powrót sobie swoimi myślami do dawnych czasów, do swoich kolegów, koleżanek. No i z kolei to pozwala również na poznanie siebie, jak wyglądamy teraz. Wyglądaliśmy troszkę inaczej. Tu widać wyraźnie, że jest to firma bardzo dobrze prowadzona, czyli firma, którą no, powinniśmy się wszyscy cieszyć, czyli ci emeryci, którzy tu byli, to się cieszą. Ja byłem tu prezesem kiedyś firmy, wobec tego, jest mi bardziej jeszcze przyjemniej z tego powodu, że firma właśnie w sposób bardzo taki spokojny, zrównoważony. To jest taka atmosfera zawsze fajna. Prezes taką domową atmosferę tutaj robi, mimo że się zmieniają członkowie zarządu, prawda? On jest taką duszą tego zarządu. A ja powiem Państwu, że jak przestałam pracować, to za każdym razem mówiłam u nas w wodociągach. I mąż mi zwrócił uwagę, jakich u nas? U nas jesteś ty i ja. Ja mówię, no dobrze, poprawi się. Do dzisiaj się nie poprawiłam. I do dzisiaj mówię, w naszych wodociągach. Na lunchu nie mogło zabraknąć włodarzy gmin oraz przedstawicieli zarządu spółki, którzy podkreślili, jak ważną rolę w firmie odgrywają ludzie. Ja stoję na czele Rady Nadzorczej w wodociągach kieleckich od kilku miesięcy. I powiem szczerze, że jestem bardzo taki mile zaskoczony, że jednak pamięta się o ludziach, którzy pracowali w tej firmie, bo naprawdę Wodociągi Kieleckie to jest dobra firma, to jest dobra marka, tak jak ta nasza kielecka kranówka. I świetne spotkanie, widać, że ci ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią się dzielić swoimi emocjami, bo pewnie już na emeryturze są te jakby troszeczkę inne postrzeganie świata, ale to jest naprawdę coś, z czym się tak nieczęsto można spotkać. Także naprawdę super. Tym Państwo, emerytom, czyli tym najważniejszym, którzy dzisiaj są, żeby właśnie mogli się spotykać jak najdłużej, w jak najlepszym zdrowiu i z takim uśmiechem, z taką właśnie empatią, jaka towarzyszy dzisiejszemu spotkaniu. Jak co roku spotykamy się z emerytowanymi pracownikami wodociągów kieleckich jako podziękowanie za ich wieloletnią pracę, za wkład w rozwój firmy, która w mojej ocenie bardzo dobrze funkcjonuje. Mamy te cztery gminy, w których mieszkamy, Zagnieńsk, Kielce, Masów i Nowiny. Możemy się cieszyć dobrą wodą. Jest okazją podsumowania tego, co w ostatnich miesiącach też miało miejsce i było udziałem spółki Wodociągi Kieleckie, ale też podzielenia się tutaj w naszym gronie informacjami z naszej współpracy pomiędzy gminami tworzącymi międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji. No i wreszcie jest to spotkanie przedświąteczne, kiedy możemy złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy i złożenia sobie wzajemnie właśnie tych najlepszych życzeń. Wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt. Świąteczna atmosfera spotkania została zwieńczona życzeniami prezesa. Szanowni Państwo, świętu Wielkiej Nocy towarzyszy nadzieja na lepsze jutro. Chciałbym życzyć Państwu, aby w tym szczególnym czasie, ale także w każdym nadchodzącym dniu, w Waszych sercach, w Waszych domach,
gościła radość, miłość i szczęście. Wesołych świąt.